Gratuluję przede wszystkim zespołowi Zabrza, bo my dzisiaj niestety nie postawiliśmy im takich warunków, jakbyśmy chcieli chyba. Przegrali bardzo dobre zawody. Można powiedzieć, że w ataku co zagrali, to praktycznie wychodziło i piłka znajdowała drogę do naszej bramki. Bardzo często niestety. No szkoda tych naszych niewykorzystanych sytuacji, bo tych sytuacji troszeczkę było w tym dzisiejszym meczu i w momencie, gdybyśmy je wykorzystali, ten mecz trochę wyglądać przynajmniej ciekawiej dla kibiców i być bardziej wyrównany. No niestety przegraliśmy 11 bramkami. Będzie trzeba, powiedzmy, obejrzeć, przemyśleć to, co źle zrobiliśmy i wyciągnąć z tego wnioski, bo tak nie można grać, że w pierwszej połowie umawiamy się na inne granie, a gramy zupełnie co innego i powiedzmy z tego idą kontry, z których Górnik zdobywa łatwe bramki. Zbyt dużo rzutów z drugiej linii było w naszym wykonaniu, w tej pierwszej połowie zwłaszcza. Druga już wyglądała troszeczkę lepiej, aczkolwiek też w pewnym momencie nie ustrzegliśmy się kilku błędów i Górnik to wykorzystał. Skończyło się 11. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, szczególnie w kontekście ostatniego meczu z Wisłą Płock. Tak naprawdę dzisiaj nasza wygrana przede wszystkim dzięki postawie w defensywie i bardzo dobrej postawie Mateusza Korneckiego w bramce. A do przerwy 15-8 dla Górnika, a w drugiej połowie cieszę się, że nie udało nam się nie dopuścić do tego, aby Głogów powrócił do tego meczu, bo jeszcze się udowadniali, że są w stanie pokazać dobry handball i wrócić do gry. To nam się udało, no i w konsekwencji możemy cieszyć się z 2 punktów. Mieliśmy i troszkę inne założenia. Troszkę mieliśmy za gorąco głowę. Widzieliśmy, że Zabrze ma wysoki blok, no i na środku będzie się ciężko przebić. Chcieliśmy troszkę więcej pograć skrzydłami. Nie do końca nam to wszystko wychodziło. Też sporo piek oddaliśmy ze środka, które po prostu zostały obronione, no i zostały szybkie kontrataki wyprowadzone z tych piłek, co oczywiście skończyło się bramką. No i co tu jeszcze można więcej powiedzieć? Powinniśmy troszkę dłużej grać piłą do pewnej, żeby uniemożliwić te kontry, które gdzieś tam się zamieniły na taki wynik, jaki jest. Także no, na pewno będziemy nad tym pracować, żeby z takim zespołem jak Zabrze bądź jeszcze inne zespoły, które grają taką dobrą piłkę ręczną, żeby tego błędu nie popełniać. No i na pewno sobie każdy tam przemyśli w głowie swoje błędy, także no nic. Można tylko pogratulować zespołowi z Zabrza, a my już wyciągniemy odpowiednie wnioski i po prostu no, będziemy się starali zrobić tak, żeby każdego z nas już ten mecz się po prostu taki nie powtórzył, no i po prostu, żeby każdy zagrał na lepszej skuteczności. Ta wygrana była nam bardzo potrzebna po kilku przegranych meczach. Musieliśmy wygrać, pokazać zarówno kibicom, jak i samym sobie, że prezentujemy troszkę inny styl gry niż pokazywaliśmy wcześniej. No, dzisiaj bardzo dobrze zafunkcjonowała obrona. Mateusz wybronił dość sporą ilość bramek i zaczęliśmy grać skrzydłami. Takie założenia nam stawiał trener przed wyjściem w szatni i chyba je zrealizowaliśmy. Ta obrona Górnika dzisiaj bardzo dobrze funkcjonowała, zwłaszcza w pierwszej połowie i mieliśmy problem ze sforsowaniem jej. 8 bramek tylko rzuconych w ataku, to na pewno nie przysparza nam jakiejś chwały i nie jest to jakiś powód do dumy. W drugiej połowie było troszeczkę lepiej, aczkolwiek no, nie dostosowaliśmy się dzisiaj do poziomu gry Górnika i nie potrafiliśmy poradzić sobie do końca z jego grą defensywną i atakiem pozycyjnym. Żaden z zawodników nie ma problemu ze zrozumieniem faktu, że Głogowa nie można zekceważyć choćby z tego tytułu, że Chrobry to nasz sąsiad z tabeli, tylko 3 punkty za nami. Zawodnicy no, posłuchali tej rady i wyszli do tego meczu właśnie z takim nastawieniem, aby te punkty zdobyć. Nie ustrzegliśmy się co prawda kilku drobnych błędów, ale generalnie sam mecz wyglądał całkiem nieźle. No i dość przekonywująco pokazaliśmy, że to my zgodnie z planem zdobywamy 2 punkty w tym spotkaniu.